Proszę Państwa, otrzymałem informację i polecenie od komisarza wyborczego w Krakowie podjęcia działań zmierzających do ręcznego zweryfikowania wyników głosowania do Rady Miasta Krakowa i do sejmiku województwa i te działania zostaną podjęte. Tyle Państwa mogę powiedzieć. Wyniki, które są generowane przez system, budzą wątpliwości co do ich prawidłowości. Pytałem wyraźnie, czy to, co słyszę, stanowi polecenie przeprowadzania takich czynności. Zostało to potwierdzone. Przystępujemy do weryfikacji ręcznej. Tych informacji, które zostały wygenerowane co do Rady Powiatu, do Rady Miasta, bo już protokół mamy wygenerowany, natomiast no, nie możemy go oficjalnie Państwu ogłosić w tym momencie. Kilka dni. Proszę Państwa, nie chcę deklarować żadnych terminów, bo już tutaj wielokrotnie do Państwa wychodziłem, mówiłem, że za godzinę, dwie albo za trzy. Będziemy w stanie cokolwiek powiedzieć na ten temat dopiero w momencie, kiedy wprowadzimy pierwsze protokoły i zobaczymy, ile czasu to wymaga. Pani Przewodniczący, powiedzmy, bo możemy podać wyniki wyborów prezydenckich w Krakowie. One zostały już podane. To możemy podać wyniki? Proszę Państwa, no ja mogę powiedzieć z głowy to, co pamiętam. Oczywiście dwie osoby biorą udział w drugiej turze wyborów. To jest pan Marek Lasota i pan Jacek Majchrowski. Wyniki tych wyborów zostały ogłoszone już na tablicy ogłoszeń Rady, tutaj tego budynku Urzędu Miasta. I tyle, jeżeli chodzi o to, na czym zakończyliśmy naszą pracę. Natomiast tylko pozostały sprawy nasze prace.